dobry, witam w kolejnym odcinku naszego serialu Inowrocław tropem kryminału. Dzisiaj poznajemy siedzibę komisarza Haka, czyli dawny budynek policji. Jest to obecnie budynek urzędu gminy. W dawnych czasach, w czasie zaborów, nazwy ulic były inne, ponieważ fasada budynku znajdowała się od Friedrichstrasse. Natomiast tutaj, kiedy skręcamy do tyłu, to mamy Jakobstrasse, czyli ulicę Jakuba. Odwach policyjny znajdował się na parterze, natomiast na piętrze były budynki Rathaus, czyli magistratu, gdzie urzędował pierwszy burmistrz, drugi burmistrz oraz urzędnicy. I wejście do budynku magistratu było od Friedrichstrasse, czyli od tej strony, gdzie się teraz znajdujemy. Natomiast od tyłu było wejście na odwach policyjny. Od tyłu również znajdowało się więzienie, które przez Inowrocławian zwane było Czerwiniakiem. Obecny budynek Urzędu Gminy wzniesiony został już około 1830 roku w stylu klasycystycznym. Jego najbardziej taką cechą charakterystyczną jest umieszczony wysoko zegar. To jest jeden z najstarszych zegarów w Inowrocławiu i rzeczywiście kiedyś w czasach zaborów większość Inowrocławian po prostu tutaj sprawdzała sobie godzinę. Moim dzisiejszym gościem jest pan wójt gminy Inowrocław, Tadeusz Kasprzak, jako właściciel, gospodarz obecnego budynku Urzędu Gminy. Panie wójcie, czy interesuje się pan historią? Także, innymi sprawami, ale historią też po części. To proszę nam opowiedzieć, jaka jest historia tego budynku, bo no dzisiaj może jest to historia spokojna, ale kiedyś to była historia nawet tragiczna i po trochu przerażająca, prawda? Tak, nawiązując do tego, co pani Kasia właśnie teraz kręci ze swoją ekipą, nie będę opowiadał całej historii tego urzędu, tego budynku, powiem tylko tyle. Budynek pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku, został wybudowany dla władz ówczesnych. Generalnie miał być sądem grodzkim, ostatecznie był siedzibą magistratu i odwachu, czyli policji i był też miał w podziemiach więzienie. Bo my akurat znajdujemy się od tyłu budynku, z prawej strony mamy dawną Jakobstrasse i tędy wchodzono na odwach policyjny. Dodam żartobliwie, że nie tylko wchodzili tu tędy ludzie, ale również jak zwierzęta się przybłąkały, to odprowadzano zwierzęta, na przykład, które uciekły z targowiska, więc cała była też tutaj menażeria zwierzęca. Panie wójcie, przecież tutaj w więzieniu, w Inowrocławiu, my byli uwięzieni powstańcy styczniowi. Tak, historycznie powiedzieć, że tu bardzo wiele osób było więzionych, w tym m.in. ziemiaństwo, duchowieństwo, które w czasach powstania styczniowego w jakikolwiek sposób przedstawiało się ówczesnej władzy, to nie było lekkie więzienie. Informacji, które przekazali historycy, było to więzienie w tym ciężkie, że nie wiemy, czy tutaj katowano ludzi, ale przede wszystkim były warunki ciężkie. Był chłód, była wilgoć, bardzo wielu osób skazanych chorowało, umierało, dostawało różnego rodzaju chorób. Mamy też również historię taką z dreszczykiem, ponieważ są opowieści, że pokutują tutaj duchy. Czy to prawda? Wielu pracowników powtarza historię sprzed wielu, wielu lat, że tu niektóre panie po południu bały się sprzątać, bo coś straszył. Dzisiaj też niektórzy pracownicy, mamy taką jedną panią, która mówi, że co chwilę coś słyszy, co chwilę coś się rusza w szafach, podłoga jej drży, jakby ktoś przechodził przez jej pokój. Coś może w tym jest, że duchy skazańców, duchy osób, które tu cierpiały, dzisiaj się odzywają. W takim razie może zobaczymy, jak wyglądały dawne cele, bo jeszcze pozostałości po więzieniu tutaj w piwnicy się znajdują. Także zejdźmy do piwnic. Zapraszam.
Jesteśmy już w piwnicy budynku Urzędu Gminy. Dzisiaj oczywiście nikogo tutaj, nikt nie więzi, tylko są magazyny. I rzeczywiście temperatura się bardzo ochłodziła, bo na dworzu mamy 35 stopni, a tutaj już przechodzą mieciarki z powodu zimna, no i z powodu też atmosfery, bo jednak wrażenia są niesamowite. I jesteśmy przed drzwiami, które kiedyś prowadziły do cel i jeszcze zachowały się tutaj Judasz i dawne, mocne, solidne zamknięcie. Tych drzwi jest kilka i jeszcze sobie obejrzymy. Oglądamy kolejne drzwi, no rzeczywiście solidnie, jeszcze bardziej może solidnie zamykane. Rzeczywiście jak uchylę, są bardzo ciężkie i nikt nie miał szans, żeby się stąd wydostać. No wrażenia są niesamowite, bo jestem tutaj pierwszy raz. Znajduję się teraz przed dawnym murem więziennym, w samym tutaj załamaniu tego budynku. Za mną na pewno znajdowało się okienko strażnika, który wpuszczał do więzienia, więc tutaj sobie przez to okienko podglądał, kto wchodzi. I no jak widać, jest to obecnie budynek już mocno przebudowany, ale ciekawostką jest to, że jeszcze jakieś tutaj pewne elementy tej zabudowy więziennej pozostały. No i zapoznamy się z kolejnym fragmentem powieści, który rozgrywa się właśnie na komisariacie. Hak szedł rano na komendanturę policji w swym zwykłym, obojętno nijakim nastroju, zerkając raz po raz pod nogi, by się nie pośliznąć. Błogiego spokoju inowrocławskiego nie przerwał mu nawet widok pijaka leżącego na schodach od wachu policyjnego, chcącego widocznie udowodnić, że istotnie pijaństwo w Hohenzalca jest wszechobecne i od wieków panujące. Musiał zasnąć niedawno, dedukował, skoro żaden z dyżurnych go nie zauważył. Ominął ze wstrętem głośno charczącego przez sen mężczyznę, podszedł do odszklonej dyżurki i zawołał do jej wnętrza, przeszywając swego podwładnego piorunującym wzrokiem. Du Arschloch, pijak ci chrapie pod nosem, a ty nic? Rusz się i zrób z nim porządek. Przerażony, wąsaty policjant wybiegł natychmiast na zewnątrz, potykając się ze strachu o własne nogi. Ku swemu zaskoczeniu ujrzał około 40-letniego mężczyznę w robotniczym ubraniu i maciejówce leżącej obok na schodach, pogrążonego w błogim niebycie. Potrząsnął go energicznie za ramię, a skoro nikt nie widział, zasadził mu jeszcze kopniaka pod żebra. Pijak ocknął się i zamglonym wzrokiem powiódł po otoczeniu. Nie rozpoznał jednak władzy w osobie policjanta, bowiem wrzasnął z całej siły. Jak wezmę kostura i ci wpierdolę, to popamiętasz ruski miesiąc, żeby uczciwemu obywatelowi nie dać pospać po nocy. Hak wszedł tymczasem do swojego pokoju i natychmiast wezwał wachmistrza Pierdziocha. Nadal wkurzony krzyczał: kto miał dzisiaj dyżur nocny? Który szajsker? Niedługo pijaki zaczną tu nocować jak u siebie. Co to szajse jest, hotel czy komendantura policji? Widząc głupkowaty wyraz twarzy nic nie rozumiejącego policajwa ich majstra, podniósł do góry oczy, jakby oczekując interwencji z samego nieba. Gdy ta nie nadeszła, lodowatym głosem zawezwał podwachmistrza Kocha. Uprzedzony przez Pierdziocha o fatalnym humorze swego zwierzchnika, przystanął przed drzwiami, obciągnął mundur i na wszelki wypadek nałożył nawet pikielhaubę.
Już w progu drżąc ze strachu głośno meldował. Panie radco, melduje stan w areszcie 12 zatrzymanych jako pijanych. Dwóch robotników, czelednika Kowalskiego, golarza, robotnika leżącego na Bahnhofstrasse i piekarza. Dalej pewnego młodego człowieka, który nie wiedząc widocznie, co ma ze sobą zrobić, stuł kijem szybę w domu przy Nikolajstrasse, a także jakiegoś robotnika zaczepiającego przechodniów, czym spowodował bójkę. W Solankach aresztowano jeszcze dwóch wędrusów, blachnierza i krawca. Chcąc zaoszczędzić pieniędzy, a zażyć snu na wolności, położyli się wszyscy cztery spać na ławkach w parku. Poza tym Sikora zauważył na ulicy znanego mu lokatora domu karnego, niosącego skradziony kożuch i zaraz go aresztował. Było to wezwanie do kłótni domowej, podczas której żona rzuciła mężowi lampę naftową na głowę. Lampa się strzaskała, a nafta oblała nieszczęśnika. W jednej chwili stanął w płomieniach. Na wrzask nieludzki palącego się zlecieli się sąsiedzi, którzy zawiadomili policję. Niestety, przybyliśmy za późno. Było już po wszystkim, więc odwieźliśmy go do trupiarni, wyrecytował jednym tchem. Zdejmowaliśmy jeszcze godło z sądu, dodał po chwili wahania. Was? Wykrztusił Hak, unosząc brwi w zdziwieniu na głupotę swoich podwładnych. Nie mógł zupełnie zrozumieć, co tym razem zmajstrowali. No bo w nocy ktoś zdjął godło, czyli taki but z wysoką cholewką, znad drzwi szewca Piechowiaka, który siedzi w kozie i umieścił je wysoko nad wejściem do Königliche Amtsgericht, gdzie Piechowiak odsiaduje karę. Ma ten ktoś fantazję, fiu, fiu, kujawiaki dzielne zuchy są, gwiznął z uznaniem Koch. Hak pomyślał w pierwszej chwili, czego to w Hohenzalca nie kradną. Na pełną podziwu uwagę Kocha nie zareagował, więc podwarmistrz Heinrich Koch nie wiedział, co ma ze sobą dalej począć. Po dłuższej chwili Hak w końcu burknął. Na co czekacie? Na gratulacje? Podwachmistrz zrozumiał to jako wezwanie do wyjścia. Obrócił się zatem na pięcie i wyszedł. Na korytarzu dopadł go zaraz wiecznie spocony tłuściach Cinkę, a dowiedziawszy się, o co poszło, powiedział na pocieszenie. Nic się nie martw, Heinrich. Ten szewc na pewno nie jest bez winy. Wiesz chyba, co mówią? Szewc im lepszy majster, tym gorszy pijak. I wrócił uspokojony do swoich zajęć, obrzucając jednak dyskretnym spojrzeniem drzwi do gabinetu swojego szefa. Gdy został w swoim pokoju sam, Hak wyciągnął się wygodnie na krześle. Popadł na dłuższą chwilę w zadumę. Czy ja mam do czynienia z samymi idiotami? Co za głupie i bezmyślne wesołki. Ich głupota sięgnie chyba zenitu. I takim to fachowcom od siedmiu boleści mam przyznawać premię? Umiejętności małe, za to roszczeń wiele. Same tylko petycje chcieliby pisać. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, czy uda się ostatecznie komisarzowi Hakowi z takimi, a nie innymi podwładnymi ująć seryjnego mordercę, demona z Hohenzalca, wesprzyjcie finansowo wydanie kryminału na portalu polakpotrafi.pl w zakładce książki publikacje Kryminał w stylu retro. Przypomnę, że każda osoba, która wpłaci minimum 30 zł, na pewno otrzyma egzemplarz wydrukowanego kryminału. Dziękuję i zapraszam do oglądania i wędrówki tropem kryminału po Inowrocławiu, czyli dawnej Hohenzalca.